Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać jesiotra albinosa. Zobaczcie, jak sobie skubię. Jeden jest duży i trzy te mniejsze są takie. Teraz akurat jednego widać, ale jest ich więcej. Są trzy na pewno, bo je widziałem. I jest jeden jesiot syberyjski. Jeden niestety mi zdechł. Wspominałem już w jakichś wcześniejszych filmach. O, tutaj jest ten syberyjski, też przypomnę. Nie widać go, słuchajcie. Ale ten jest piękny, odbina się. Podrzuciłem peletu tutaj, takiego drobnego. Jesiotry go uwielbiają. Albinosi. Dalej widać te koi tak samo. Próbują podpłynąć. Przyniosłem takiego chlebka, proszę, rzucę kromeczkę i... O! Przestraszyły się. O, zobaczcie, już są dwa te jesiotry małe. Chlebek nie ma brania na razie. Moje miskanki olbrzymie rosną. Będzie dżungla kiedyś. Tutaj słuchajcie, taki planuję chodniczek zrobić sobie. Tym miskantom tutaj też nie pozwolić sobie zbyt inwazyjnie wyskoczyć. Rozplenić się nie wiadomo jak. Jest jakiś tam pomysł, słuchajcie. Coś tam się zrobi. Zastanawiam się jeszcze, czy nie ocieplić filtra jakoś, żeby sobie chodził jak najdłużej. Słuchajcie. Tu zdjąłem tą kłodę, taką miałem drewnianą. Wyniosłem do garażu do pomalowania na brązowo, ona będzie. Myślę, że tu by się przydało w tym miejscu zrobić obudowę monsteropian. I kurczę, coś wymyślę. Fajnie by było, żeby woda była czyściutka, bo jak spróbowałem przez filtr i pompkę, słuchajcie, to na pewno woda się przymuli. Wiem to już po tamtym sezonie. Chlebka nie chcę. Tego peletu nasypałem tutaj, o, mielam sobie. No dobra, słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. O! O! Chlebek dojrzały. Jest, już jest awantura, prawda? Tutaj jeszcze kromeczka. Żeby nie było. O, zobaczcie, jaki piranie. Dziobie. Ale szakale. Tutaj jesiot. A jeszcze jeden kawałek. Nic się nie stanie. Rybki na pewno to dojedzą. Zrzucę im dalej trochę.
piega. Głoda mory. Woda naprawdę to wszystko zrobiła, słuchajcie.